Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Piotr Jackowski. Gościem dzisiejszej audycji jest Paweł Stajgis. Wspólnie z Pawłem zapraszamy na rozmowę o roli funduszy Venture Capital. Na barwnie opowiedziane transakcje z pasją zaprasza Piotr Jackowski, prawnik transakcyjny, który od ponad 15 lat pomaga transakcjom dochodzić do skutku. Wspólnie z gośćmi, praktykami rynkowymi przedstawią, jak transakcje wyglądają od środka. Opowiedzą o korzyściach z nich płynących, negocjowaniu umów i osiąganiu celów biznesowych. Będą rozmawiać m.in. o Private Equity, startupach, fuzjach, a także giełdzie, wezwaniach i wrogich przejęciach. Transakcje z pasją to także opowieść o samych ludziach tworzących te transakcje, o ich drodze, motywacji do działania i pasjach. Całość w atmosferze Smart Casual, opowiedziane ze swadą i okraszone anegdotami. Dla porządku przedstawię dzisiejszego gościa, Paweł Stagis, obecnie Chief of Staff w ZAUI, z wykształcenia finansista, z doświadczeniem w bankowości inwestycyjnej, consultingu oraz venture capital. W zeszłym roku... Jak sam mówi przeszedł na jasną stronę mocy, odszedł ze strony funduszowej i dołączył do strony startupowej. Cześć Pawle, dzień dobry. Cześć Piotrze, bardzo mi było być dzisiaj Twoim gościem. Wiem, że chciałbyś sprostować pewną informację na swój temat, która pojawiła się przy okazji nominowania Ciebie do wzięcia udziału w audycji Transakcje z pasją przez Marka Cieszko z Helpu. Tak jest, Marek mnie przedstawił jako osobę związaną ciągle z Inowo i o ile bardzo się ciągle lubię z osobami z Inowo i serdecznie ich pozdrawiam przy tej okazji, to już nie współpracuję w żaden formalny sposób z Inowo. Obecnie w pełni oddaje się bycia Chief of Staffem w ZAŁI. Transakcyjne DNA to jest chyba najlepszy moment, żeby zapytać, czym zajmuje się Chief of Staff. Wiem, że dla wielu osób ta rola może być dosyć myląca. Sam, kiedy ogłosiłem, że dołączyłem do zału jako Chief of Staff, dostałem wiele gratulacji, telefonów, i część osób właśnie była trochę skonfundowana, bo zadzwoniła do mnie i mówią: No Paweł, super, że dołączyłeś, ten w ogóle Chief, to jakiś c Level. Ale w ogóle jesteśmy trochę zdziwieni, no bo ty Co i Staff. Tak, Staff no, nigdy nie spodziewałem się, że pójdziesz w stronę mm -hmm. HR-u. E <grym> <grym> Więc od razu chciałbym sprostować, że właśnie miło, że ta Staff może się bardzo kojarzyć z HR-em, nie jest to rola HR-owa. Jest to rola, którą sam dopiero zacząłem zauważać na rynku startupowym w tej części Europy jakieś pewnie dwa lata temu. Jest ona obecnie coraz bardziej popularna. I głównym celem takiego Chief of Staffa jest zapewnianie efektywności w pracy codziennej organizacji oraz founderów. Więc tutaj pewnie najbliżej to by było umieścić to w jakimś takim dziale operacji, mhm. jednak jest to rola, która też dużo bliżej współpracuje z founderami, czyli jest potrzebna dosyć duże zaufanie i dobra relacja z founderami. Jest to rola, która ma ekspozycję na wszystkie działy w firmie. No i cechuje się tym, że jest bardzo wszechstronna. Zazwyczaj w tych jeszcze mniejszych firmach, czyli powiedzmy do 50, do 100 osób, Chief of Staff, zazwyczaj oprócz tego, że jest właśnie takim ciałem doradczym i taką pierwszą barierą filtrującą informacje dochodzące do founderów albo wspomagającą ich decyzyjność, to jest jeszcze to osoba, która może brać pełne spektrum projektów, po prostu w sytuacji, kiedy na przykład nie ma danej osoby jeszcze w firmie, która by się cechowała takimi umiejętnościami albo jakimś know-howem potrzebnym do danego projektu. Mm, czyli pełna uniwersalność i zastępowalność innych funkcji. Tak jest. Tam, gdzie to jest możliwe, to tak, jeżeli trzeba zrobić nowy projekt, jest duża szansa, że trafi on do Chief of Staffa. Ja też lubię trochę porównywać to do takiej roli strażaka, czyli z jednej strony trochę gasimy pożary, mm -hmm. ale to też trochę czasami podpalacza, czyli tam, gdzie trzeba, to wzniecamy te pożary, żeby po prostu rzeczy się działy. Czy poza startupami spotkałeś się, żeby taka funkcja występowała? Najlepszym przykładem jest oczywiście Chief of Staff w Białym Domu, <laughs> gdzie to jest też taka osoba, która działa w wycieniu i nie wiem, czy oglądałeś House of Cards swego czasu. Zdarzyłeś. To pewnie kojarzysz, jaka tam była rola Chief of Staffa. Oczywiście w startupie wygląda ona trochę inaczej, ale jest to bardzo popularna rola, w szczególności na rynku amerykańskim. Bardzo też popularna rola w większych korporacjach, gdzie po prostu są chief of staff, którzy są dedykowani do na przykład danego członka zarządu albo do danego menedżera. Jest to taki, bym powiedział super asystent. Mhm. W pewnym sensie w startupie pewnie też możemy powiedzieć, że jestem takim super asystentem, ale bardziej w projektowym znaczeniu. Jak się znajdujesz w tej roli? Bo przecież takie twoje wcześniejsze już tak staram się przybliżyć postać naszym słuchaczom. Doświadczenie no to są jednak finanse, bankowość inwestycyjna, konsulting, takie bardziej twarde. Tak, zdecydowanie. Jest to rola, w której mogę się bardzo dużo nauczyć jeszcze i to jest jedna z rzeczy, która mi się najbardziej podoba w tej roli. Też jesteśmy dosyć specyficzni, bo w ZAUI akurat mamy dwóch z chief of staffów, którzy mają jakby komplementarne umiejętności. Takie combo. Tak jest. I tak jak Jeremi, czyli właśnie drugi chief of staff jest bardziej osobą produktową, taką miękką, bym powiedział, ze zdolnościami marketingowymi. Tak ja jestem bardziej tą analityczną, finansową. I tutaj po prostu mamy troszeczkę inne projekty. No i też jest nawiązanie do tych umiejętności czy doświadczenia, które wyniosłeś z poprzedniego swojego życia po tej ciemnej stronie, tak? Tak, zdecydowanie tak. Tak jak wspominałeś, mam trochę doświadczeń z innych miejsc, w szeroko rozumianych finansach, ale nie tylko. I mogę skorzystać z tych umiejętności i właśnie myślę, że te różne doświadczenia się przykładają trochę na wszechstronność. A jednocześnie, jak jeszcze bardzo dużo nauki przede mną, ale myślę, że to jest jedna z najfajniejszych ról, jakie miałem. Jesteś bardzo skromnym człowiekiem, ale to Twoje doświadczenie jest dość duże. Powiedz, w ilu organizacjach przed objęciem tej zaszczytnej funkcji funkcjonowałeś? Ostatnio właśnie to policzyłem i wyszło mi 10 organizacji. Aha. Włączam w to staże i praktyki też, ale jak na 10 karierę, to pewnie 10 organizacji. Trochę się działo. Trochę się działo. Pewnie trochę inaczej niż Twoja kariera. Tak, ja bardziej to z jedną firmą jestem związany faktycznie. Porozmawiajmy w takim razie o tych dziesięciu funkcjach. Pewnie nie jest to taka forma, w której byśmy funkcja po funkcji rozmawiali, ale bardziej mi chodzi o rolę, które spełniałeś w tych organizacjach. Mm -hmm. Swoją karierę zacząłem w bankowości inwestycyjnej, tutaj w firmie, w Capital Partners. Był taki pierwszy docelowy docelowe miejsce pracy. Bardzo dobry adres w Warszawie. Tak, zdecydowanie, jeżeli szukacie doradcy MA-owego, to zdecydowanie polecam. I myślę, że to był taki typowy, dosyć krok, który taki student SGH podejmował, przynajmniej w tamtym czasie. Mm -hmm. Czyli w moim czasie to były właśnie takie dwie główne ścieżki: albo idziesz w stronę bankowości inwestycyjnej, albo w stronę konsultingu. Ja wybrałem tą pierwszą. Nie kusiła Cię wielka czwórka wtedy. Oczywiście zebrałem jakieś doświadczenia kilka pięter niżej, tutaj w dziale Ernst Young, gdzie miałem przyjemność pracować na stażu w dziale transakcyjnym, właśnie takim tym tasie oraz w audycie więc swój czas tutaj też spędził. Potem fundusz. Tak, po drodze jeszcze mała przygoda z konsultingiem, ale docelowo udało się przeskoczyć na tą stronę funduszową czyli dołączyłem do funduszu Innovo Venture Partners, czołowego funduszu Venture Capital w regionie. Znowu bardzo dobry adres wybrałeś. Tutaj też. Czy on ciebie wybrał? Myślę, że to była wzajemna miłość. i, i Wspólna razem. decyzja. Tak jest. Dobrze, słuchaj, I mamy te 10 lat, 10 organizacji. Też wiem, że transakcyjnie siłą rzeczy mierzyłeś się z różnymi wyzwaniami. Czy chciałbyś naszym słuchaczom przybliżyć jakąś transakcję, która ci zapadła? W pamięć. Myślę, że to będzie taka moja pierwsza bardzo duża transakcja, która niestety nie doszła do skutku, przynajmniej z naszym klientem, a mianowicie chodzi o transakcję zakupu żabki przez jeden z czołowych globalnych funduszy. Mm -hmm. Ta transakcja zapadła mi w pamięć, bo po raz pierwszy pokazała mi taką globalną perspektywę. To znaczy, podczas miliona analiz, które przygotowywałem do tej transakcji, zobaczyłem pierwszy raz takie porównanie. Globalnych, światowych modeli biznesowych, zaczynając od sklepów w Azji, po Brazylię, po Rosję, po Amerykę. Bardzo szerokie analizy, zarówno operacyjne biznes modelu, jak i makroekonomiczne, więc po prostu zakres analizowanych informacji był tak bardzo szeroki, że zrobiło to na mnie. Ogromne wrażenie. Zawsze jest takie pytanie, czy analitycy, którzy analizują taki biznes, bardzo głęboko wchodzą w dane, w założenia. Czy jest zawsze taka pokusa, że coś byście lepiej zrobili od tych osób, które prowadzą do tej pory biznes? Tak, zgadzam się, że jest takie podejście. Ci analitycy rzeczywiście analizowali wszystkie możliwe dane, albo przynajmniej takie miałem wrażenie. Bardzo nie lubiłem, będąc po stronie transakcyjnej albo doradczej, takiego podejścia, że o, ten biznes jest kiepski, ja bym to zrobił lepiej. Jednak będąc przedsiębiorcą, zupełnie inaczej to wygląda. I tutaj, przede wszystkim, myślę, że to, co też wyniosłem z INOWO, to jest ogromny szacunek do jakiegokolwiek przedsiębiorcy, niezależnie czy to jest biznes wspierany przez fundusz Private Equity Venture Capital, czy jakikolwiek inny. Więc takie jest moje też podejście. Dlatego też o pokusach mówię. A z drugiej strony, z boku pewne rzeczy mogą być bardziej widoczne niż będąc wewnątrz organizacji. Stąd pewnie też rola konsultantów, jako takich, którzy jednak wspomagają tych przedsiębiorców w tej. Ciężkiej ich pracy. Zdecydowanie tak. Teraz też, właśnie będąc częścią rosnącego biznesu, zaczynam doceniać coraz bardziej wartość wyspecjalizowanych konsultantów, doradców, czy po prostu specjalistów w danych dziedzinach. Patrząc z perspektywy, znowu 10 lat, 10 organizacji, czy coś byś zmienił, albo Inaczej byś ukształtował swoją drogę, no mając taką wiedzę, którą masz już w tej chwili, czyli bardziej ukształtowanej osoby. Może pierwsza rzecz, to powiem, że zdecydowanie też bardzo się cieszę z obranej ścieżki. Wszystkie te firmy, w których pracowałem, były bardzo dobrymi firmami, gdzie dużo się nauczyłem, wyniosłem ciekawe doświadczenia i one mnie też ukształtowały i doprowadziły do tego miejsca, w którym jestem. Jednocześnie mam trochę taki zarzut do siebie, że nie spływałem wystarczająco wielu rzeczy. Mianowicie, że jakby nie szukałem tego miejsca wcześniej, na przykład na studiach, nie brałem staży z różnych zakresów, czy to, żeby zobaczyć trochę, jak wygląda sprzedaż, trochę marketing i żeby tak jak dziecku dać sobie trochę taki horyzontalny przekrój doświadczeń. Ale nie wiem, chciałbyś, przychodzi mi do głowy, w McDonaldzie w wakacje popracować, żeby nie wiem, organizację pracy na przykład poznać. Akurat w McDonaldzie nie, ale na pewno bym zobaczył, jak wygląda sprzedaż w startupie albo marketing w startupie, tak? Więc zdecydowanie taka moja rada, albo to, co bardzo często staram się polecać studentom, którzy jeszcze nie wiedzą, co chcą robić w życiu, żeby spróbowali kilku rzeczy, testowali to na swoim przykładzie. Ja akurat miałem głównie te doświadczenia z zakresu bankowości inwestycyjnej, gdzie jednak mi zawsze coś tam nie do końca pasowało. Transakcyjny punkt widzenia Zaprosiłem Pawła, a w zasadzie Paweł został nominowany do naszej audycji, ja go zaprosiłem i wybraliśmy taki temat rozmowy, który wydaje mi się będzie ciekawy dla Państwa również. To jest o roli Venture Capital w transakcjach i żeby trochę bliżej poznać, czym Venture Capital jest i czym się różni od Private Equity, to chciałbym w tej pierwszej części namówić Pawła do rozmowy o tych różnicach, bo to jest fundusz, to jest fundusz, ten inwestuje, tamten inwestuje – ale tak naprawdę z jakiegoś powodu są to trochę dwa różne organizmy. To są dwa zupełnie różne organizmy, mimo że formalnie, tak jak powiedziałeś, obydwa są funduszami i pewnie działają w podobny sposób, czyli zbierają pieniądze od inwestorów, które następnie inwestują oraz, oraz z końcem życia funduszu zwracają inwestorom. Jednak są to zupełnie dwie różne klasy aktywów. Fundusze private equity przede wszystkim inwestują w rozwinięte organizacje, które już mają ustabilizowaną pozycję na rynku, gdzie istnieje sprzedaż, przychody, zazwyczaj tam mityczna EBITDA i mnożnik. I mnożnik tak jest. Fundusz private equity przede wszystkim kupuje pakiety większościowe, jeżeli nawet nie 100% w danej spółce. Bardzo często jest tak, że wymienia management i wkłada tam swoich ludzi albo po prostu zatrudnia nowych menedżerów. Natomiast w VC tak nie jest. VC inwestują przede wszystkim w przedsiębiorstwa, które są na samym początku drogi. Trochę w obietnice inwestują. W obietnice, co będzie w przyszłości, albo po prostu nawet może nie obietnice, a bardziej zakład. No tak, z drugiej strony są to osoby, które o finansach wiedzą dużo i o prowadzeniu biznesu, bo to też przecież biznes to nie same finanse. Więc tak sobie myślę, że też oprócz tej obietnicy sprawdzają i weryfikują. I to na etapie wejścia, ale potem także w trakcie całego życia, w którym ten fundusz VC jest obecny w danym startupie czy przedsięwzięciu. Jak do tego podchodzicie? Tak, czy jak venture capital podchodzi? I od razu też zapytam o różnicę w podejściu, na przykład w badaniu. Prawnym. O Jezus, bar bardzo, bardzo dużo pytań. Bardzo dużo pytań, bardzo dużo wątków. Może pierwszy, o którym pomyślałem już na samym początku Twojego pytania, to jest, że to są ludzie, którzy znają się na finansach. Tak, w większości ludzie znają się na finansach, aczkolwiek w modelu VC dużo więcej po stronie funduszowej jest osób z doświadczeniem operacyjnym. Może to nie jest jeszcze aż tak widoczne u nas i w naszej części regionu, ale w Stanach głównie w funduszach są osoby, które po prostu z sukcesem zexitowały się z startupu i są w stanie też doradzić operacyjnie, a nie tylko finansowo. Więc tutaj myślę, że jeszcze my jako ekosystem mamy całkiem dużo do. Nadrobienia, i to jest też jedna z moich test, czyli że doświadczenie operacyjne jest niezwykle ważne. Jeżeli w przyszłości bym chciał powrócić na ścieżkę VC, to też to będzie możliwe. Zaprocentuje to, co w tej chwili robisz chociażby. Dokładnie tak. Wracając jeszcze do kolejnego wątku w pytaniu, to proces jest dosyć podobny, w takim względzie, że jest jakaś oferta, jest następnie badanie. Jeżeli chodzi o badanie prawne, no to wygląda ono całkiem podobnie, to znaczy, no, trzeba zobaczyć, czy nie ma jakichś trupów w szafie, albo czy pewne rzeczy nie zostały do końca dociągnięte i trzeba je naprawić. Natomiast z takim badaniem finansowym, no to bardzo często go w ogóle nie ma. Z bardzo prostego powodu. Bardzo często jeszcze w tych spółkach wspieranych przez Wisi nie ma żadnych przychodów. One są po prostu na tak wczesnym etapie, że tam jeszcze za dużo badać nie ma co. Ale chyba nawet to badanie prawne tak. Patrzę ze swojego doświadczenia w porównaniu chociażby do jakichś projektów z, z Private Equity, jest jednak w mniejszej skali czy w mniejszym zakresie, bo też, nie wiem, dokumentów jest mniej, ten organizm jest mniej dojrzały. Oczywiście przez to, że nie ma dokumentów, to powstają inne ryzyka i to też warto sobie zdawać z tego sprawę i opisać. To też jest pewnie rola doradcy prawnego czy osób, które to badają, żeby wychwycić takie rzeczy, no bo... Pewnie w takim świecie w pełni ukształtowanym, jak mamy zestaw wszystkich dokumentów, przejrzymy, znajdziemy te ryzyka, opiszemy to, co z dokumentu wynika. Natomiast czasami, tak jak jeszcze raz powiem, że te ryzyka wynikają z braku dokumentów. Tak, tutaj masz rację. No i przede wszystkim bym powiedział, że różnica wynika z samej motywacji. Czyli mhm. to, co jest najważniejsze dla funduszu VC, to jest zoptymalizować się pod tak zwany upside, czyli pod sytuację, w której filmie pójdzie bardzo dobrze i ona zostanie bardzo dużą firmą. I po prostu ten multiple będzie wielki, a najlepiej, żeby taka spółka była fundmakerem, czyli żeby za te udziały, które objął fundusz, żeby one były tyle warte, żeby zwróciły całą wartość funduszu. Więc najważniejsze jest to, aby zapewnić inwestorom odpowiednie uprawnienia na sytuację, w której ta spółka będzie unicornem. Bo w momencie, kiedy inwestujesz w startup, obojętnie jaką on ma wycenę, mhm. to najczęściej z takiego podejścia finansowego ten startup jest warty niestety zero. To znaczy, jeżeli on nie urośnie i nie zmieni swojego modelu biznesowego, to on nie będzie nic warty. No dobrze, a w private equity jest zupełnie inaczej. Inne ryzyka trzeba zabezpieczać na poziomie umowy inwestycyjnej. Ten upside oczywiście jest istotnym składnikiem oczekiwań funduszu, ale trzeba też zabezpieczyć drugą stronę, tak? Masz rację, no jakby to podejście private equity jest bardzo inne, zupełnie inne rzeczy bierzesz pod uwagę spisując mechanizmy na przykład rozliczania transakcji. To jest etap wejścia-wyjścia. Pomnieliśmy cały istotny środek czasowy trwania. Opowiedz o podejściu funduszowym, może ogólnie teraz spróbujmy to złapać, do funderów. Wracając jeszcze do tego, co jest najważniejsze przy inwestycji w VC, to jakby już uzgodniliśmy, że tych danych często za dużo nie ma albo nie ma co inwestować, więc przede wszystkim ta inwestycja to jest inwestycja w ludzi. Jest to inwestycja w founderów, w których wierzymy, że oni sobie poradzą na danym rynku i że jeżeli nawet ten produkt albo ta hipoteza produktu, który ma powstać, nie odniesie sukcesu, to oni będą, jak to się popularnie mówi, będą w stanie spivotować, czyli tak zmienić kierunek swojej strategii i swojego biznesu, że ostatecznie i tak znajdą swoją niszę, która może okazać się bardzo duża na rynku. Więc inwestowanie w VC to jest przede wszystkim inwestowanie w ludzi. To też jest tak, że dana osoba może świetnie sobie radzić na przykład na rynku polskim, a jak się ten biznes skaluje i wychodzi poza granice Polski, to może być różnie. Jak to badać? Przede wszystkim jako fundusz rzadko kiedy widzieliśmy na tyle duże rynki, albo startupy, które by mogły uzyskać wymagane przez nas zwroty, czyli mieć ten potencjał fundmakera, które by działały tylko i wyłącznie na polskim rynku. Najczęściej wymagana jest właśnie obecność na wielu rynkach i w przypadku produktów technologicznych jest to dużo łatwiejsze, bo jakby ten koszt krańcowy czy dystrybucji produktu jest dużo łatwiejsze, więc w większości takich typowych technologicznych produktów typu software'u, który jest sprzedawany na przykład w modelu sasowym te spółki de facto działają globalnie od samego początku i raczej na takich projektach się koncentrowaliśmy. To teraz tak, mamy fundera, który przekonał czy funderów, którzy przekonali fundusz do inwestycji. Fundusz zrobił badanie, obejrzał, porozmawiał, popatrzył głęboko w oczy tym funderom, znalazł tam blask, w który uwierzył. Wyłożył pieniądze, już nie mówmy, która to jest runda finansowania, ale zostały do spółki przekazane i co się dalej dzieje? Jaka jest rola tego wspierającego funduszu? No bo to, że wyłoży fundusz pieniądze, to jest jakby dopiero początek drogi, prawda? Fundusz wspiera w większości w tematach takich strategicznych. Nie należy zakładać, że fundusz będzie robił operacyjną pracę taką codzienną za founderów. I przede wszystkim fundusz może pomóc przez swój network i to jest bardzo szeroko rozumiany network. Przede wszystkim są to znajomości z innymi inwestorami. Ale też znajomości wszelkiej maści, doradców, innych founderów, którzy mogą pomóc danemu startupowi w kwestiach operacyjnych, znajomości potencjalnych na przykład klientów, jeżeli mówimy o startupie B2B, znajomość ludzi na rynku pracy, to znaczy potencjalnych kandydatów do dołączenia do startupu. Więc rzadko kiedy jest tak, żeby ktoś po stronie funduszu miał taką ekspercką wiedzę na temat branży, w której działa startup? Ale to, co zazwyczaj taki venture capitalista posiada, to jest szeroka sieć kontaktów i po prostu wie, które drzwi otworzyć dla founderów. Ale są jakieś branże, w których dany fundusz lepiej się czuje, no, chociażby poprzez wcześniejsze jakieś projekty, albo poprzez ludzi, którzy w tym funduszu uczestniczą, prawda? Oczywiście, że tak, ale mimo wszystko większość funduszy w regionie jest tak zwanymi generalistami, czyli inwestują w szeroki zakres projektów. Na no, przykładowo, jeżeli inwestujesz w Sasy, to jest po prostu w jakiś biznes model, ale później masz jeszcze całe spektrum i różnych podrynków, mhm. więc też nasz rynek jest na razie powiedziałbym za mały, żeby było wiele funduszy, które się specjalizują w bardzo wąskiej dziedzinie, bo po prostu nie będzie wystarczająco projektów, które by mogły inwestować. Jak ze swojej perspektywy oceniasz rozwój? Na jakim etapie jest rynek właśnie funduszowy w Polsce? Na pewno rozwija się bardzo dynamicznie. Widzimy coraz więcej i funduszy, i wielkich branżowych nazw z Stanów na przykład, które inwestują w polskie startupy. Mamy coraz lepsze startupy, coraz więcej takich sukcesów i ludzi, którzy po prostu wynoszą know-how, gdzie zbudowali coś i następnie odchodzą, zakładają swoje własne startupy albo dołączają do innych startupów, więc no ten rynek naprawdę bardzo dynamicznie się rozwija. Jeżeli go porównamy do tego, co było jeszcze, nie wiem, 5-7 lat temu, to jest niebo a ziemia. A jednocześnie, też jakby mając dobre porównanie z na przykład rynkiem amerykańskim, no to widzę, że jesteśmy jeszcze bardzo wcześnie. Rozmawiając z przeciętnym, takim typowym po prostu pracownikiem sasowego biznesu z Stanów, widać jego dużo, dużo większą świadomość, dużo większą świadomość, jak działa ekosystem venture capital, jakie są metryki używane przez inwestorów czy przez startupy, więc tutaj no, jeszcze mamy długą drogę do pokonania. Ale czy to już jest taki etap, że ten rynek polski, funduszy, czy już widać jakąś standaryzację? Na poziomie, nie wiem, oferowanych warunków współpracy. Tak, myślę, że jeżeli chodzi o warunki współpracy, pracy. tak. Jeżeli chodzi o na przykład warunki współpracy, no to tutaj już jakby taka era dzikiego zachodu u nas się skończyła. Przykładowo w Stanach Zjednoczonych, jeżeli startup zbiera rundę finansowania, najczęściej dzieje się ona na wystandaryzowanych dokumentach z NVCA, czyli National Venture Capital Association, i to jest taki przykład pewnych standardów, które obowiązują. Więc w Polsce już też coraz rzadziej się zdarza, żeby były jakieś nierynkowe zapisy zawarte w umowach, a nawet jeżeli one są zawarte i przyjdzie na kolejną rundę większy zagraniczny inwestor... To trzeba dostosować. To trzeba dostosować i zazwyczaj no fundusz, co zrobił, mu zależy, żeby pozyskać tego większego inwestora. Słuchaj, czy to dobry czas na rozwijanie startupu? Czasy są dynamiczne, jak wiemy tak jest. No jakby znając moje doświadczenie, jakby przejście na tą jasną stronę, jak to ładnie określiłeś na samym początku, to uważam, że tak, że to są idealne czasy na rozwijanie startupów. Tutaj ostatnio usłyszałem taką wypowiedź, że w ciągu ostatnich pięciu lat powstało więcej funduszy Venture Capital niż w ciągu ostatnich pięćdziesięciu. O ile nie wiem, czy te dane są prawdziwe, a mniej więcej pokazują, właśnie jaki jest napływ kapitału na ten rynek. W ciągu ostatnich chyba 10 lat ponad 10-krotnie zwiększyły się wydatki na inwestycje w venture capital. Więc jeżeli chodzi o samą dostępność kapitału, jest dużo łatwiej zebrać finansowanie niż to było jeszcze jakiś czas temu. Te rundy są coraz większe, jest pewna też jakby inflacja, co też pociąga ze sobą czasami negatywne czynniki ale mimo wszystko jest duża dostępność kapitału oraz bardzo duża dostępność narzędzi do budowy biznesu. Know-how też, prawda? Know-how w postaci ludzi, tak. To właśnie o, to jest ten temat, o którym przed chwilą rozmawialiśmy w zakresie doświadczonych ludzi na rynku, ale też po prostu coraz więcej programistów, coraz więcej dostępnych narzędzi do budowania produktów takich know nie niewymagających znajomości programowania, czy też nawet same narzędzia do prowadzenia firmy. Przykładowej, jeżeli teraz chcemy postawić sobie, sklep e-commerce'owy, no to możemy wejść na Shopify'a i bardzo szybko go postawić. To nie jest jakiś wielki projekt do zrobienia. Więc uważam, że teraz jest świetny czas na rozwijanie własnych startupów, albo bycia po stronie startupowej. No i jakby fundusze zawsze będą potrzebowały dobrych startupów, więc jest na to też popyt na takie umiejętności. Pokusisz się, jak będzie wyglądał ten rynek za, nie wiem, w perspektywie 10 lat, powiedzmy. Może 10 to dużo, 5. Myślę, że podążymy podobną drogą jak wiele innych rynków, czyli tam, gdzie były te unicorny, czy po prostu mega duże wyjścia z inwestycji, zarówno founderów, jak i pracowników, bo pamiętajmy, że wśród pracowników bardzo popularny jest ESOP, czyli posiadanie udziałów przez pracowników, mhm. to oni później zaczynają zakładać swoje własne firmy. I po prostu ten rynek zaczyna się zwielokrotniać, dojrzewa, jest coraz więcej firm. To jest mniej więcej dokładnie to, co podejrzewam, czyli już mamy pierwsze jednorożce w Polsce, zaraz będzie ich kilka więcej. Chciałbyś wymienić jakieś nazwy? No to jest oczywiście o mhm. takim ostatnim, który będzie. Myślę, że jeszcze w tym roku się doczekamy przynajmniej jednego, jak nie dwóch. Więc tutaj no już zaraz będziemy widzieć tę mafię. Nie ciągnę za język, ale... No oczywiście no mam nadzieję, że Załój będzie też w tym gronie, pewnie jeszcze nie w tym roku, ale mam nadzieję, że w ciągu najbliższych lat też dołączymy do tego grona. Trzymamy księgi. Porozmawiajmy o pasjach. Trochę nietypowo w tej części programu, która dotyczy pasji, Zapytam, czy zały jest Twoją pasją? Ojej, nie spodziewałem się takiego pytania, ale myślę, że, że mogę na nie jak najbardziej odpowiedzieć twierdząco. I to, co robię na co dzień, zdecydowanie mnie napędza. Właśnie ta cała wszechstronność rzeczy, które robię, tutaj, jest takie, bym powiedział, mini founder experience, czyli czuję się takim małym founderem. I po prostu to, co wspólnie tworzymy, problemy, z jakimi się zmagamy na co dzień, po prostu możliwość budowania organizacji, jest zdecydowanie moją pasją. Przybliżysz nam, czym się ZAUI zajmuje? Tak jest. ZAUI zajmuje się ułatwianiem personalizacji oraz automatyzacji w obsłudze klienta. Czyli dzięki tej automatyzacji pozwalamy działom obsługi klienta, czyli Customer Success, Customer Support, zwiększyć czas, który oni posiadają na obsługę bezpośredniego klienta i dążymy do momentu, w którym ta obsługa klienta na rachunku zysków i strat danej firmy nie będzie centrem kosztowym, tylko bardziej będzie właśnie takim centrem przychodowym, czyli ona będzie generowała sprzedaż. I to uzyskujemy głównie dzięki automatyzacji oraz dzięki narzędziom właśnie wspierającym tą sprzedaż. Rozumiem, że jak wyjdziesz z biura, tak, czy zbliża się weekend, czy masz trochę wolnego czasu to przeznaczasz go również na inne aktywności. Tak jest. Jeżeli chodzi o samo wyjście z biura, to z tym różnie bywa. No od pandemii raczej pracujemy w zdalnym Trochę przyznam środowisku. się szczerze, że jak zacząłem mówić, to trochę się zawahałem, bo z jednej strony jest pandemia, która wiadomo, jak to wpłynęło na wychodzenie z biura. Po drugie, jakby sama kultura startupu chyba też jest taka, że zacierają się te sfery Profesjonalne czy związane z pracą, tak to nazwijmy, a tą, tą częścią prywatną życia. Takie przynajmniej jest postrzeganie. Mimo wszystko jest to ciągle miejsce pracy. Jeżeli chodzi o to biuro, no to też jakby jesteśmy remote first. Oczywiście mamy dwa biura w Warszawie i w Krakowie, ale jest to zdecydowanie miejsce bardziej spotkań niż pracy, w tym sensie, że wszystkie nasze procedury, wszystkie nasze spotkania są dopasowane do pracy zdalnej. To znaczy nikt nie jest w żaden sposób penalizowany za to, że nie pracuje z biura. Zatrudniamy ludzi w różnych miastach, w różnych krajach. Obecnie mamy pracowników w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, w Wielkiej Brytanii, więc to tutaj w żaden sposób nie definiuje. Natomiast po wyjściu z tego przysłowiowego biura albo po tym czasie pracy, niezwykle ważne jest dla mnie właśnie utrzymywanie takiego trochę balansu i żeby jednak odciąć się od tej pracy, która w szczególności w, w modelu pracy zdalnej, może nas otaczać, tak? czyli nie mamy zdefiniowanego, kiedy dokładnie kończymy tą pracę. Wiadomości mogą latać od rana do wieczora. Trzeba zająć głowę też czymś innym i dla mnie czymś takim jest przede wszystkim sport. Jaki sport uprawia Paweł Stajgis? Paweł Stajgis, podobnie jak w pracy zawodowej, zajmuje się wieloma rzeczami, tak uprawia wiele sportów, czyli też, jakbym powiedział, Jack of all trades. Przede wszystkim gra w piłkę co tydzień, regularnie od już kilku. Kilku dobrych lat, chyba nawet siedmiu niedzielę, wieczory można mnie znaleźć grającego w piłkę. Na pozycji chief of staff. Tak, zazwyczaj gram akurat nie. teraz na, na, na obronie, więc bym powiedział, że taki. Trochę, troch, trochę wspomagająca funkcja wszystkich. Tak? tak jest, tak jest. Więc przede wszystkim gram w piłkę. Kiedyś jeszcze do tego dochodził crossfit. Obecnie jest to bardziej po prostu trening siłowy na siłowni. Do tego ostatnio zafascynowałem się wspinaczką, a konkretnie boulderingiem. Do tego oczywiście dochodzą też różne inne sporty, na przykład zimowe, jak deska, narty, poza tym też squash, więc wiele sportów, ale przede wszystkim chodzi o to, żeby można je uprawiać nie tylko samemu, czyli zarówno są to sporty drużynowe, jak i takie, w którym po prostu przeciwko komuś konkurujemy. Podobnie jak w swojej pracy, gdzie potrzebuję tego kontaktu ludzkiego i też trochę mnie on napędza. Lubisz rywalizować? Tak, lubię rywalizować, ale też lubię po prostu współpracować. Więc jeżeli to jest sport drużynowy, jak piłka, gdzie oczywiście jest i element rywalizacji, ale też współpracy, to myślę, że to jest taki idealny. A taka rywalizacja z samemu ze sobą, czyli z jakimś tam wcześniejszym swoim wynikiem, na przykład? Przy wspinaczce, bo chyba są przecież drogi, które mają swoją numerację, i, i można starać się w tak dosk doskonalić tą technikę, żeby te cyfry coraz wyższe były tam. Tak, ale chyba mimo wszystko jakby. Element ludzki, te. Ten element okay. ludzki jest dla mnie ważniejszy niż ten stawania się coraz lepszą wersją siebie. To wolę, żeby moja drużyna była coraz lepszą wersją drużyny. Czyli rozumiem, że team spirit jest obecny w twoim życiu. I myślę, że też w funkcji chief of staff, która jest trochę taka w cieniu, bym powiedział, jest dla mnie odpowiednia, ponieważ mhm. mogę wspierać całą organizację. To jest to spójne z tą tezą, którą w tym programie, w tej części przynajmniej staram się przybliżać, że jednak te nasze zawodowe... Wybory czy to jacy jesteśmy pracując na swoje podstawy w tych naszych prywatnych wyborach dotyczących właśnie chociażby czasu i tego kim jesteśmy. To moja taka luźna, luźna refleksja, że tym... chciałbyś się odnieść do tego. Tak, nigdy o tym nie myślałem w ten sposób, ale rzeczywiście jest coś w tym, co mówisz, i chyba po prostu tak jest. Autorski słownik transakcyjny nie będę ukrywał, że rozmawiałem z Pawłem przed programem, przygotowywaliśmy tę audycję i myślę, że Paweł będzie miał ciekawe hasło do słownika autorskiego. Tym hasłem będzie hasło Early Stage. W moim rozumieniu Early Stage zawiera wszystkie rundy finansowania oraz cykl życia startupu, który jest przed tak zwanym Growth Stage. Em. Dla mnie ten Early Stage zawiera zarówno etapy Pre-Seed, Seed oraz Series A. I te wszystkie trzy etapy różnią się od siebie tym, dla jakiego celu są zbierane. Pre-seed to jest dla mnie taka pierwsza runda, w której jeszcze praktycznie nic nie mamy poza pomysłem albo jakimś bardzo wczesnym MVP produktu. I jest ona zbierana po to, żeby po prostu zbudować ten produkt i pokazać, że on może działać. Natomiast seria Seed jest, gdy mamy już jakąś pierwszą hipotezę, że ten produkt może działać i będzie tak zwany product market fit. W tym momencie zbieramy rundę seed i próbujemy osiągnąć ten product market fit do serii A. A w serii A natomiast. W mitycznej serii A. W mitycznej serii A mamy ten product market fit, ale musimy pokazać, że jesteśmy w stanie go skalować. skalować. Czyli w serii A zaczynamy pracować nad tak zwanym go-to-market fitem. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Gościem audycji był Paweł Stajkis. Dziękuję bardzo. Będę wiernym słuchaczem kolejnych odcinków. Na transakcję z pasją zaprosił Piotr Jackowski.